Myśl na dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. No, bo taka prawda jest, że y, wpływ mamy tylko na siebie nie? i dopiero taki bezpośredni. I dopiero pośrednio ja często to opowiadam, że możesz zmienić siebie i dopiero jakby wzbudzić w sobie dobro. Czy nie wiem, czy wybrać na przykład to, że okej, okay, chcę być szczęśliwa. Y, i chcę się cieszyć z tych małych rzeczy, czyli z tych takich, które mam, tak? Z tego, co już mam. Jeżeli się uda coś tam, nie wiem, podróżować czy zdobyć coś innego, co tam gdzieś sobie myśla, fajne, byłoby fajnie, no to super, tak? Ale jak nie, to to nie jest żadna, żaden wyznacznik mojego szczęścia, nie? Szczęście jest tu. Ja często mówię, że potem to szczęście się wylewa na świat, mm -hmm. jak y, ciepła czekolada, nie? Bo to ona się z nas wylewa. Nie odwrotnie, to nie świat wlewa w nas szczęście, tylko my, tak jakby przez siebie, czy przez to, jak ten świat odbieramy, jak go trawimy, nie? przez siebie, ym, to tak naprawdę sprawiamy, że miejsce, w którym jesteśmy, nagle kwitnie, nie? nagle się okazuje, Boże, jakie piękne te kwiaty, tak? Mimo, Mam. że takie podmioty. Mimo, że. Ale nie ma znaczenia, ale są, tak? Mogłoby tak, ich nie być tak. i możemy zabrać na chwilę, i możecie wszyscy, tak jest z tak. możecie wszyscy zaczyć, że byłoby licho, nie? Smutno. Smutno. A teraz mamy kwiaty, już nie jest tak smutno, nie? I po prostu kwestia tylko, na czym się chcemy skupić, nie? Jeżeli skupimy się na tym, co blisko, na takiej, na, taki, na takim przeżywaniu codzienności, takich codziennych, zwykłych rzeczy. Hmm, Kiedyś też powiedziałam, że czasami yy, droga do pracy może być nieznośna albo super przyjemna. nie? I teraz yy, ja swego czasu po prostu jeździłam do pracy na rowerze, bo przez te 40 minut, jak jechałam na rowerze do pracy, to ja się czułam jakbym była na wakacjach. Wiesz, po prostu jechałam, rozglądałam się. Wiatr we, we włosach, coś tam kupiłam właśnie kwiatuszki od pani, która stała na przystanku. A normalnie nigdy tam nie ma gdzie zaparkować, więc nigdy bym ich nie kupiła. Po drodze sobie kupiłam świeżego pomidorka, coś tam jeszcze, nie? że Jakby już sama ta droga do pracy była już takim moim szczęściem, a równie dobrze mogłam wsiąść w samochód. Postać w korku. Postać w korku, nawściekać się, bo ktoś by tam mi pokazywał znaki pokoju i różne inne rzeczy by się działy. Upociłabym się w tym samochodzie i taki byłby finał, nie? Więc wydaje mi się, że to jest wszystko kwestią wyboru, albo jak to się mówi, że to jest state of mind. Także szczęście, szczęście, jest naszym wyborem i interpretacją rzeczywistości. Dokładnie. Także mo, bo yy, doszłam też do tego, że widziałam w świecie ludzi w naszym mniemaniu, yy, no nie wiem, super biednych, tak? w jakimś żyjących w jakichś strasznych warunkach. Mhm. Mówię, porównując mm -hmm. do tego, jak my żyjemy tak. w Europie, tak, tak tutaj ja w tak Polsce. W bo czuję, że wiem, co powiesz. Dokładnie. I nagle widzisz uśmiechniętych, tak. szczęśliwych ludzi, w warunkach, w których zastanawiasz się, czy byłabyś w ogóle w stanie egzystować, a oni są po prostu przeszczęśliwi. Dzieci się bawią w kałuży patykiem i jest ekstra na przykład z patyczków od lodów zrobiły sobie grę, pomalowały tam czymś i gra w ogóle, że trzeba uderzyć patyczek, wyskakuje, trochę jak bierki, ale nie do końca, że wyciągasz, tylko patyczki muszą na siebie naskoczyć, nie? Okay. Uderzając, wiesz, no to sztuka też zrobić z ręki łódeczkę, uderzyć, żeby powietrze pod tak. ten patyczek, wiesz, podrzuciło, no w ogóle mega, nie? A to jest po prostu po patyczkach od lodów, nie? Więc tak naprawdę wszystko jest w głowie. Czasami ludzie bardzo majętni, Wszyscy nie wiem, tak. którzy mają według pozornie wszystko, wszystko i mogą mieć wszystko i być wszędzie i tak dalej, są tak nieszczęśliwi, bo są tak jak takie ptaki zamknięte w złotej klatce, nie? Oczywiście, żeby była jasność, nie twierdzę, bo każdemu nam są finanse potrzebne do życia, nie? I to nie jest źle zarabiać, czy nie jest źle chcieć, nie wiem, zarobić więcej, tak? Tylko cały czas zmierzam do tego, żeby nie być zbyt łapczywym, czyli pomyśleć sobie na przykład, że chcę, nie wiem, zarabiać tyle i to nie może być kwota jakaś z czapy, nie? że nagle sto razy więcej chcę zarabiać, nie? tylko rzeczywiście, co mogę dać światu i co mogę za tą pracę swoją dostać, nie? I to jest w sumie fajne. I nie, jakby nie myśleć sobie, bo. Na koniec dnia, jakby te pieniądze, no to tak naprawdę Okej, okay, fajnie, bo czynsz, bo można wyjechać, bo oczywiście pomagają realizować y, fajne rzeczy, ale tak, ani ich nie zjemy, ani ich nie pokochamy, a oni na, one nas nieczą bardziej, nie przytulą na pewno. Nie pocieszą, kiedy będzie trzeba. Bo jakby pójście na zakupy, to jest pocieszenie przez 15 minut, potem kolejne 15 w domu, a potem siatka ląduje w. Y, w szafie i tak naprawdę często z metkami rzeczy w tej szafie wiszą, nie? I też nas mogą łatwo opuścić. I ba bardzo łatwo nas mogą opuścić na zasadzie, wystarczy, że ktoś postanowi splądrować twoje mieszkanie, bo akurat tak mu się podoba, i jakby wszystkie te rzeczy, które nabyłaś w sklepie, już nie jesteś ich właścicielem. I tu zmierzamy do tego, że w Ayurvedia, tak naprawdę w w takiej, można powiedzieć przekazie duchowym. Mówi się o tym, żeby się nie przywiązywać do fizyczności mm -hmm. i żeby się nie przywiązywać do materii, czyli do stricte do rzeczy. Bo często mówimy mój stół, mój bidon, tak, no bo rzeczywiście przyszedł ze mną jest mój. Kupię go. Tak, ale jeżeli na przykład tego bidonu nie będzie, to nie znaczy, że ja w związku z tym jestem nieszczęśliwa albo niepełna, tak? Mm -hmm. Bo ja jestem cały czas pełna z bidonem Dobrze to brzmi. Z bidonem lub bez, nie? Tak samo nie wiem, z, z jakimś tam jakąś rzeczą, czy z jakimiś butami, lub bez tych butów, nie? Czyli te notabene te buty, czy bidon, czy co tam w te trzy kropki się wstawi, one tak naprawdę nie definiują mnie, czy mojej wartości. Tak, są pięknymi dodatkami. Oczywiście. Tak nie chodzi o to, żeby nie, no jakąś jak, ascezę tutaj. Absolutnie. Wbadać. no Jak widać, ja bardzo lubię tak, błyskotki tak, tak. i w ogóle różne ładne rzeczy. To nie o to chodzi, nie? Tylko chodzi o nadmierne jak gdyby konsumowanie materialnych rzeczy. A fajnie się zastanowić, co ja mogę konsumować niematerialnego, nie? Co będzie karmiło moją duszę? Co sprawi, że moje myśli będą jasne? Co sprawi, że się będę uśmiechać co rano? Uwaga! Co sprawi, że ja zauważę na tym filmiku Sobczak tego robaka, nie? Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o siódmej rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.